Witam w bunkrze i biegnę użyć naszej nowej zdobyczy. Slajd to sobie założymy tutaj. Pewnie się uda. Chyba jeszcze latarka będzie potrzebna. Ale nie. Dobrze. Wyjdźmy i zobaczmy, o co tu chodzi. No. Pewnie troszkę można tak na pierwszy rzut powiązać, prawda, z tą skrzynką tam w tym pomieszczeniu w wentylatorni. No i tutaj ja powiem wam szczerze, że ale to takie do końca i tak nie jest jasne, prawda? Ale tu mamy taką karteczkę, którą znaleźliśmy i już nam się troszeczkę rozjaśnia. Ja powiem szczerze, że ja to wszystko o wykażę teraz, jak to zakładamy. To nie widzimy rychłych wpisów. Nie, no, latarka nie. Ajajaj, no wyjdź. Może tu mamy coś. O! Dobre. Dobrze, że spróbowałem, bo za pierwszym razem przepisałem to wszystko. Cóż, w takim razie idźmy. Do tegoż pomieszczenia. Nie szło mi tam. A dlatego, że po pierwsze nigdy nie będę wam pokazał, bo to się nie uda. Znaczy może się komuś udać przez przypadek. Bo po pierwsze trzeba sobie znowu zadzwonić. I myślałem, że ta podpowiedź mi tu nic nie daje. Bo zrozumiałem, że on mówi coś koło 30, a on mówił 13. Teraz się wyjaśni, dlaczego to takie istotne. Bo tu mamy 13. No i teraz jak to podłączyć? No to skoro usłyszeliśmy 13, no to przesuńmy na 13. 71 wiemy tam z tej rury, że chodzi o pomieszczenie 71V, czyli tu musimy dostać napięcie. Zauważcie, o, że ta lampka nie działa, a tych tu po prostu nie ma. To samo widzicie, lampka 70 nie działa, 1, ale to pewnie, że chodzi o to, żeby doprowadzić prąd. A teraz to, o, pyk, pyk. Tu widzicie, że też nie działa lampka ta. Ani ta. To już wiemy, to też wiemy. No to teraz musimy przepuścić tu prąd jakoś. Jak puścimy tędy, tu nie działa, to nic nie da. A tu zejdzie nam na dół. Więc akurat tak się złożyło, że chyba ustawienie będzie dobre.
No teraz musimy przepuścić tu. To nie tym. Czyli tym. Ten. O. No i miejmy nadzieję, że teraz wszystko jest ok. Nic nie pukło, nie styknęło, więc niestety musimy sprawdzać. Ciekawe, dlaczego ten przycisk jeszcze się przyda, czy tylko był przyciskiem sprawdzającym. Pójdźmy jeszcze raz do tego telefonu, skoro można było. O, znowu coś leci w rurach. Turn on the air supply, but something came through the pneumatic tube. I need to check it out. Come back, and we'll search for a way out of here together. Skoro leci, to idźmy odebrać tę wiadomość. Nie wiem, czy jeszcze jedna przyjdzie, czy nie, to sprawdzimy. Jakiś paszport, coś, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O! Ale jakoś przez to, widzicie, wprowadziliśmy zatrucie. Tak. W szafy nie będziemy wchodzić. Przynajmniej na razie. Szkoda czasu na penetrację szafy. Sprawdzę jeszcze raz, bo nie wiem, wiecie. Czy coś tam jeszcze można gadać, czy już nie? Jeszcze można. Jest wszystko ok? Hej! Where did you go? You're right? Over! Over! No, to nie wiem, czy coś tu było. Na końcu się pytał, czy jest wszystko. Over! Over, over, no czyli koniec naszych rozmów przynajmniej. Na razie. No to idziemy, bo być może dzięki temu. O, ale się teraz pospieszyłem. Dzięki uruchomieniu wentylacji możemy się dostać choć do tego laboratorium. No to się spróbujmy dostać. Idziemy. Cóż, pewnie się nie uda, bo latarka. It's dark and cold there. I need a light to walk downstairs. No właśnie, nie mamy baterii. A może coś jeszcze? No dobrze. O, to coś jest. Ale na razie nic nie można zrobić.
Judging by the records, some strange things are happening here. It's so eerie. Tutaj była mowa o jakimś chyba nagraniu. Ja powiem szczerze, zrozumiałem, że mam zrobić zapis gry. Bo jak widzicie, zaznacza ten gaz coraz trudniej nam się poruszać. I powiem szczerze, będę się starał zrobić to, co trzeba, bo straciłem życie tu i słabo mi poszło. Bo za długo się zastanawiałem, co zrobić. Pucha to otworzymy. A wiecie co, tych baterii to szukałem za każdym razem tak naprawdę, ciągle gdzieś patrzyłem. A teraz pokażę, gdzie są baterie, jak ktoś nie chce, to nikt nie patrzy. O, widzicie? Tu mamy... O, strzykawkę jeszcze, tu jakieś pipety. Tu jakaś instrukcja. Pewnie radiostacja. Jak będzie potrzeba, to będziemy szukać teraz. Już wiem, że można sobie... O, widzicie? Chłop się coraz gorzej czuje. Feeling worse. What was that stuff downstairs? Tu coś jest. Pytania, odpowiedzi. To jakieś przesłuchanie. Chociaż nie na pewno. No i dobrze. Zobaczyliśmy? Nie. O, i tu mamy coś takiego. No i po wielu godzinach myślenia. Odnalazłem w końcu, wczytując się w to wszystko, coś takiego, jak to coś tam chemiczne, albo coś, jakąś książkę o tych środkach. I tu mamy antidotum różne. Feeling worse. What was that stuff downstairs? Na przykład dla salinu jest to atropina. Na to nie ma, na to nie ma. Tu jest coś. Caprol. No i... Druga sprawa. Pamiętacie, jak wchodziliśmy? Tu jest lista. Chyba tak mi się potem skojarzyło, jakaś lista dostarczonych środków chemicznych. No i tutaj między innymi mamy atropinę w butelce. Znaczy w butelce, no 130 ml. Zatem na jedyną chwilę, żeby sobie zaaplikować. I tu mamy te 110 ml. Chyba powiem, że tu chodziło. Próbowałem tu i znikała ta strzykawka. Normalnie tam zawsze zostaje jak coś. Raz tu zostaje, raz nie w tej grze. A ona teraz nie chce się nabrać. Bo być może jeszcze jest czymś. Nie wiem dlaczego. No tam jeszcze coś wykonałem, ale żeby to o to chodziło, to myślałem, że będzie działać. W każdym razie, dobra, zróbmy, że zrobię jeszcze to, co zrobiłem. Myślałem, że to nie jest potrzebne. O,
te krople, widzicie? Tak sobie myślałem, że tu potrzeba pipety. I tak przez przypadek użyłem jako pierwszej czerwonej. Bo widziałem w tym pudełku jakieś tam czerwony znaczek na jakiejś butulce. Zatem teraz spróbuję. O, widzicie? Do innych chyba nie wchodzi. No właśnie. Puste są. Tylko jaki ma piernik do... Jakie to ma wspólnego z wzięciem atropiny? Nie wiem. Sprawdzę, że to miałoby jeszcze coś zrobiłem, co zaraz zrobimy. No i skończymy grę. Dzisiaj. No ale sprawdźmy. Czy teraz działa? Nie. A, po prostu chyba źle zatrzymałem. Źle nacisnąłem. No widać, że tutaj... O. Tu jeszcze coś. Ale zniknęły nam te... pipety, tak? Getting better. The antidote helped. My head's still reeling, but... my breath and pulse are normal. No coś, znowu jakaś informacja. Ale tutaj jeszcze trzeba trochę popatrzeć, bo nie wszystko przejrzeliśmy. To już patrzyliśmy. A tam jeszcze nie byliśmy, tylko tą butlę oglądaliśmy. Mamy jakieś numerki, tu też, tu opis, nie wiem czy to będzie potrzebne czy nie, to się jeszcze dowiemy. To podejrzewam, że chyba nie, bo to takie niewyraźne. No, na razie to nic nie potrafię tu jeszcze znaleźć. To nie znaczy, że skończyliśmy. Idę w takim razie do korytarza. No i chyba zakończymy na tym. Ten odcinek wystarczy. Do zobaczenia, do usłyszenia, czy jak tam w następnym odcinku. No to na razie. Cześć.